Siema, jestem Tricus i w dzisiejszym odcinku zbudowaliśmy cały gigantyczny park domków na drzewie z folii stretch i spróbujemy spędzić w nim cały dzień, więc poproszę teraz o kamerkę. I zacznijmy w takim razie od zobaczenia, co jest właściwie w środku. Naprawdę dzieje się tam bardzo dużo, więc włazimy po drabince. Patrzcie, nawet są tutaj poręcze, za które można się złapać, więc jest tu super bezpiecznie. Boimy się, niepewnie chcemy wejść na górę, dlatego że jeżeli upadnie ktoś, to będzie bolało. Zobaczcie, tutaj widać pierwsze mieszkania już. Tutaj jest jedno, tutaj jest drugie, a tam gdzieś jest trzecie. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Ej, tutaj jest mega gigantyczny pokój i patrzcie, jak teraz fajnie wygląda. Patrz, ile tu jest wody. Tak, niestety napadało. Nie jest to zupełnie wodoszczelne. Ej, zobaczcie, tu jest szafka w ogóle nawet z folii stretch. Dobra, zobaczmy w takim razie, jak coś się stanie. O kurde, dawaj. A, o, poszło. O właśnie, o właśnie. O nie, jak to wygląda obrzydliwie. Jest, wszystko ścieka, zaraz się przyjmie. Ej, czekaj, bo przeze mnie to nie ścieka, ja muszę stąd zejść. O kurde, ale bym wypadł. Ostatni pokój, on jest bardziej oddalony i w sumie nikt tu nie będzie przeszkadzał, więc nie wiem, czy ja go sobie nie zaklepię. I nie ma wody w nim. W tym pokoju jest jakoś bardzo fajnie. Tutaj jest prywatne wyjście dodatkowo. Więc to jest pokój pięciogwiazdkowy z prywatnym zejściem. Także jest tutaj żółty makaron. To chyba będzie do nawalania się na mostach z chłopakami, czyli jakiś turniej tu powstanie. Ej, to wygląda najfajniej ze wszystkich rzeczy, jakie widziałem. Obczajcie to. Najdziwniejsze, że my stoimy tylko i wyłącznie na folii, że tu nic nie ma innego. Tak, no. To zobaczmy, czy mamy tutaj jakieś fajne challenge do zrobienia i może przejdźmy w takim razie do pierwszego challenge'u, skoro już widzieliście, jak to wszystko wygląda. Wyszuwam, że nie zostawiłeś łapki w górę. Ty też nie, laseczko. Zostaw. Ogólnie na tym odcinku możemy schodzić z naszych domków, bo tutaj mamy całe obozowisko z różnymi challenge'ami, które są poza domkami, ale jeżeli zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, to zrobimy, kto ostatni zejdzie z tych domków, gdzie w ogóle nie będziemy musieli ich opuszczać, więc zostawiacie łapki. A teraz mamy pierwsze zadanie, którym jest rozwalenie tej oto piniaty. Serio? Każdy będzie miał teraz po 10 sekund zasłoniętymi oczami i komu uda się ją rozwalić, czyli spadnie, ten będzie mógł zabrać zawartość. A, już? No, zajebiście. A foliowy... Mam te oczy dodatkowo. Ale w sumie możesz zdjąć sobie tę opaskę i chcesz okulary zdjąć po prostu, nie? Moim przypadku. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Czasu, następna osoba. Mogę sobie wymierzyć? Nie, nie. No, nie, nie. No przecież nie ma zasad. Dzipek, a teraz zobacz, piniata jest nieruszona, rozwaliłeś rzutki i koszykówkę. A to o to chodziło? Nie. A, czyli teraz ja, dobra. 3, 2, 1, start! O kurde. Spadła. Spadła na ziemię, leży na ziemi. Pod tobą. 2, 1, stop! No wy... Wy kurde siusiaczki, no. Uwaga, start! Dobrze. Pareko, co. I stop! Gdzie ona była? No tu się schowała! A Zipek ją podciągnął! Panowie, ja o, nie jest tak dobrze! O ty k***a jebana! Uważaj z tym baseballem! 3, 4, start! Tak? 5, 4, 1, 2, nędzna ta gra. Nędzna ta gra. Do pijaty napadała woda i rozpuściła całe słodycze. O nie. Fajne. Uwaga, wszyscy uważacie na siebie. 2, 1, start. Jedno. Jak rozwali. Udało się. Jest, jest. Udało się. Tak, wszystko poszło. Możesz wziąć stówę. Gdzie? Tylko stówa? Zmoczono. Nie, hajs się popsuł. Tak. Dobra, kto dobija tą piniatę? Kurwa. Ale lepsza, takie mokre. O! O, udało się. Nigdy ty już nie wejdziecie. Co ty chcesz? Walki? Ze chłopcze, nie takie rzeczy się tu działy. Prawie jajku go trafiłem. Uciekaj! O nie! O Jezu! Remis? I po co? Po co było go ruszać? Ja nie wiem, o co tu chodzi, nie pytajcie. Ej, dobra panowie, to kto bierze w końcu jakiś pokój? Co oni robią? Rozwalają drzewa. Czemu nie szanujecie zieleni? Dobra, kto chce jaki pokój, panowie? Niech każdy wybierze. Ja bym chciał na otwartej przestrzeni. Na otwartej przestrzeni? Bez ścian, bo się spoca jak świnia najgorsza. Bez ścian? Czyli na moście. Dobra, ja shotgunuję ten tutaj, który jest oddzielony od wszystkich, bo jestem dzisiaj odludkiem. Idziemy do naszego pokoju, Jack. Ej, ale my mamy mokro! Ej, ja biorę ten pokój, spocę się. Chodź, bierzemy ten, wyliśmy piersi. Udało mi się w końcu ostatecznie dostać ten pokój, który chciałem, czyli który wam wcześniej pokazałem. Ciekawe właściwie, gdzie trafią chłopaki. Tak?
Co się stało? Zipek spadł. Zipek spadł? Tak. Jezu! Ej, udało się, to nie jest złe. No, udało się w końcu. No i ładnie. Jest! O, jak mokro! Oni tam robią jakieś parkury, ja sobie w tym czasie... Dzień dobry panu. O, dzień dobry. Witam pana serdecznie. To jest apartament lazurowy świt. On to teraz wymyśla. No, słucham. Masz moje zainteresowanie. Chciałem zaproponować panu jakieś komplementarne, to jest polskie słowo. Meanwhile. Ej, mokro! A ty właśnie tu. No muszę wejść, nie wiem czy dam radę tak wysoko. Ja się boję, że to walnie, nie? Komplementarne usługi. Możemy panu zrobić masaż albo przygotować panu coś do jedzenia. No to ja wybieram masaż. Czy to będzie bolało i to jest jakaś wkręta? Tak, bardzo bolało. Czemu? Na tym polega ten masaż. Ej, a dobra, mogę jednak w takim razie wybrać jedzenie? Tak, jest pan w apartamencie luksusowym, także może pan wybrać sobie dowolnie tylko co pan chce. To ja bym chciał sushi. Pewnie nie macie. Mamy sushi. Co do a ty jakieś picie? Dom Perignon, może kawa z żabki? No to ja bym chciał kawkę i poproszę taką z żabki, bo ostatnio mi posmakowała. Już się robi, co prawda nie mamy tutaj blisko żabki, ale co to przejechać 800 km dla pana? Już jedziemy. To nie jest reklama żabki, jakby co. Ale kawy mają dobrą. 5 minutes later. O, już przyjechał. Witam mojego ulubionego klienta. Proszę bardzo, dla pana świeżutkie sushi specjalnie. Sushi. Prosto z Japonii. Zjadna dla pana kawa. Czy ktoś z nią... Czemu ktoś z niej pił i jest na niej napis debil? Dobra, i tak jest w sumie spoko. Chwila, czy ja nie dostałem pałeczek? Keller Miłosz! Jak ja mam to jeść bez pałeczek? To jest tradycyjne sushi. Tradycyjne sushi je się palcami. Co? Tak, tak, tak. Nie podobają mi się te nowe zwyczaje tradycyjne. A ty jak ty chcesz odpompować wodę, jak masz nóż w dziurze? Tak samo jest, jak ktoś ci bije nóż w plecy na przykład. Nie można go wyciągać, bo jeżeli go wyciągniesz, no to może ci ten krew za dużo wyleć się, a tak to przynajmniej zostaje wszystko w środku, bo jest zatamowane przez nóż, nie? Nie po to się nie wyjmuje noża, po to, że jak wyciągasz go, to możesz sobie więcej uszkodzić narządów. Napiszcie w komentarzach wszystko na temat tej rozmowy. One hour later. Jak wyciągałem nóż z tej folii, to właśnie sprawdziłem, chłopaki, o co chodzi. Kłóciliście się właśnie, czy chodzi o to, że można wyciągać, czy nie. Nie można, dlatego że ma ząbki z drugiej strony i potargało folię, tak wiesz, wyciągając, targało to wszystko. Ale gdyby normalny nóż miał tylko ostrze, to byśmy się bali po prostu jakieś tętnice po drodze, żeby nie przecięło, albo żeby nie, wiesz, nie urzeźniło gleby życiodajnej na wrzecionie naszego losu, jak bigos łokciem mieszanym. Dobra, kolejny challenge to jest, kto trafi trickshota piłką do tego kosza. Każdy teraz ma 3 próby, żeby trafić do tego kosza i komu uda się zrobić to najwięcej razy, ten wygrywa materac do swojej chaty, więc nice. Jednym słowem będzie miał bardzo duże ułatwienie, ponieważ będzie mu dużo wygodniej, więc kto chce zacząć? Ja chcę. Dobra, rzucam. O! O, blisko! Nie w kamerę! Co jest? Nie, drugi raz! Nie trafił. Co trafił? Co? 2-0. Kurde! Jeszcze jeden rzut! Zipek chyba wygrał. Wygrałem! Tak jest! O! Idzie nagroda. I materac. Ja dostaję materac. Miłość z materac. O, jak mój ziomek ma wygodnie, to ja się czuję dobrze. Jeszcze jeden challenge. O, napierdzielanie się frytkami. Dobra. Co, ty dopiero co wygrałem materac, a już muszę skupiać. Nie, już minęła godzina, odkąd wygrałeś materac. No jak nie? Minęła. Widzowie, minęła czy nie? Timelapse. Dobra, kolejny challenge to jest nawalanie się makaronami na moście. Kto wygra, ten dostaje ładowarkę do swojego pokoju, będziemy tu siedzieć długo, więc na pewno będzie ona bardzo przydatna. Round one, fight! Jeszcze bardziej. No postaraj się, nie tak mocno, nie tak mocno. Nie ma win do trzymania. Wskakujecie na jedną nogę. Tak! Dobrze. Słepko! O nie, dotknąłem drzewa, nie. Nie, Zipek pierwszy spadł. Ale on dotknął drzewa. Ja dotknąłem drzewa nogą, więc nie wiem, czy mnie to nie dyskwalifikuje. No, ale to nie fair, bo ja miałem drzewo w takim razie. Jak dobra. Kurwa fair? Jak on dotknął nogą, kurwa drzewa! No to remis zróbmy. Remis. Panowie, tak się wchodzi, a nie jakoś cipuje po drabince. Dobrze. Round one. Fight.
Jak? Noju ty! Nie można nic trzymać? Telefania dostałem na tym! Ale on siedzi na tym, on jest A! Do środka nogi! No! Spadł pierwszy. Aż go do pokoju teleportowałem. Dobra, wygrałeś tą ładowarkę. Chłopaki, to leci Tarzana. Ja! Brawo! Dwa na to będzie kick. Znokautowałem za siebie. Ej, zajebiste to jest, nie? Dobra, mam dla was panowie challenge teraz. Co najwyżej przyklei ten kawałek taśmy na tej broży, ten wygrywa, ale nie można korzystać z tego wejścia, tylko z tej liny. Lecimy, wygrywamy, Łukasz, dla ciebie to robię. Dobra. Yeah! Dobrze, patrz na skurczy wygrał. Jak to? Ty mi by się urwała pewnie. Fucking gold! Spadł. Ej, no szacun, Piotrek, ja pierdzielę. Łukasz, liczymy ile sekund się zanim się zerwie lina. 3, 2, 1, koniec konkurencji, bo lina idzie. Chipsa, trzymaj jeszcze, bo nie mogę. Bez te chipsa, dzięki Bogu. Okej, jest mi. O nie. Czyli Zipek wygrywa w takim razie, a to akurat było o przekonanie, gratulacje. Nie, a ładowarkę już mamy. Przekonałeś wszystkich, że wysoko wszedłeś, Zipek, gratulacje. Nice. Napiszcie w komentarzu, że Zipek jest zajebisty. Napiszcie, że Zipek jest najlepszy, nie? Tak, wszyscy piszcie komentarze. 1000 komentarzy, Zipek jest najlepszy musi być. Zipek zostaje szefem tej składu. Widzowie, nareszcie możemy poprowadzić normalnie odcinek. Zipek, nie wiem co jeszcze ci możemy dać poza tym uznaniem, 1000 komentarzy, że jesteś zajebisty i tak dalej, nie? Wiem co chcę. Jej! O, dupą krzuruje. Miał być jak w teledysku Miley Cyrus. Ja czekam, to już na stary, przecież to jest zajebista huśtawka. Nic się nie może z nią stać. Ej, mam pomysł, Zipek, patrz. Mam nadzieję, że są prawdziwe rzutki. O, suta dostała. Ale sud boli. Teraz ja. Całej refleksie mali. Tak, powalone uczucie, jak ktoś rzuca kolejny w ten sposób. Kto teraz? Ja rzucam, a ktoś trzyma. Jack mi nie w łeb. Weź, trochę niżej. No. W mordę nie przyjechał nikomu. No to dawaj, teraz ty trzymasz i mnie każdy z nas rzuca. Osu, koniec. O, uniknął. Patrz. O, ten ma cena. Dobrze. Fajne. Udało mi się. No dobra gra. Rozgrzeź. Ty tam pójdź. Ej, dobra, zrobię to dla odcinka. Dla was widzowie. Rzućcie z tej siły mi w plecy. Ale musisz szczypać, co? O Jezu. Widzowie, napiszcie w komentarzu, kochacie Grzesia. Zdałeś test, przepraszam. O kurwa. O fuck. Kolejnym zadaniem jest ciuciu babka. Będziemy musieli razem z chłopakami uciekać przed Jackiem po całym tym obiekcie z folii stretch. Kogo Jack walnie makaronem, ten przegrywa, panowie. Więc teraz uciekamy, on już ma zasłonięte oczy. Nie mamy chwili na schowanie się. Czy ja mogę zrobić coś takiego? O tak? Ile wytrzymasz, pytanie? Nie wiem. Mało. To jest kwestia tego, że jak on będzie przechodził, to tylko tak muszę zrobić. To jest na granicy, ale jest ciekawe, mi się wydaje. A co, jeżeli będzie trzymał stary tą linę i będzie tak sunął ręką po linie? Będę musiał, patrz, tak zrobić. A no, chyba tak. Powodzenia. To ja nie słucham. La 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 la. Lo, 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 lo. A co się tu dzieje? Próbuję znaleźć dobrą kryjówkę, stary. Dobra, uwaga! Wypuszczam Dominatora. Halo, panie Terminatorze? Co? Można już iść szukać. Dziękuję bardzo. O kurwa. O, będzie mocne, jeszcze oczy zamknąłem do tego. Normalna drabina. La 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 la. What you gonna do? Tu nikogo nie ma chyba. Czekaj. Aj, stary, złapałem perfekt za rękę kogoś. Mógł lekko w prawo. Dosłownie perfekt za dłoń złapałem. Co jest? Nie wiem, stary, nie wiem jak stąd zejdę. Nadal nie chcesz
Luz jest, synek. Psujesz zabawę, jak się spierdolę, będzie śmieszny. W pokoju, nie? Aha, czy ja już dupą jestem w domku? Tak. Masz materac pod sobą zaraz. Uważaj. Tak. Jezu, przestań, kurwa! Wow! Ja się nie stresuję wcale, ale jak ten kurwa coś mi mówi cały czas. Ale mocne to jest. Boże, ser, tu jest bardzo wąsko, nie? Dobra, tylko nie na jajca. I teraz są takie dwie liny, co nie? Zaraz będą, no. To, które, gdzie ktoś jest? Uważaj, stary. Jest tam? Nie wiem. Ja nie mówię. O kurde. Śmiałeś się, że chciałeś kogoś znać. Ja piernicę, ale to się buja. Ej, chwila, bo tak, czyli jeżeli żadnego nie było tam, przy tej linii, przy drzewie się nie przytulił żaden, to koniec właściwie jest tutaj. Czyli gdzie mógł ktoś pójść? Nie no, kto by tak wysoko stał? A może byśmy zrobili, że dają dźwięk poszukiwania? Uuu, dawajcie. Ja pierdzielę. Stał w jakimś rogu tam zipek. A Ernest? Na huśtawce? On jest gdzieś tu. Wracam, tylko powolutku. O kurwa. Co tu się dzieje? Łukasz, możesz na 10 sekund zdjąć te gogle. Dobra. Jezu! Ej, nierealne to jest!